Ale ty, kurde, no mały! Po prostu śledzę na bieżąco kanał Morska TV. Kurna, glizdy od tego fishbaja to robią robotę. To była pijawka. No i to jest problem. Mamy Piotresa, zaraz mu wyciągniemy, zobaczcie z naszej... Że... Chyba to jest Rafał, jak dobrze kojarzę. Tak jest, Rafał już na posterunku. Ja cię kręcę, Rafał, co robimy o takiej wczesnej godzinie? Cześć, no w umówionym miejscu jestem o właściwym czasie chyba. Tak, bo on mi napisał, że będzie tu we Władku 4. Ładnie z Łodzi mi się udało wbić, co? No jesteśmy. Patrzcie, co ma na dachu. I ty tak z Łodzi przyjechałeś. No tak. Że tak. To mu nie zleciało, nie? Ubieram kapelusz. Port Władysławowo, morski full. Jechana, nie? A zobaczcie, tak to wygląda w praktyce. Tutaj mam browareczki i zobaczcie. Ciężkie to, ale mam nadzieję, że za chwilę będzie lżej. Mieliśmy być o 6:30 w porcie. Zaraz Jarka spytamy dlaczego. Jarku, morski full dla ciebie. To jest, na dobry początek dnia i opowiadaj, czemu tak wcześnie? To jest wcześnie? No? To już jest trochę zaawansowane rano. Nie, no im wcześniej, tym lepiej, nie? Mhm. Zobaczymy zaraz. Ja mam dwie wędki. Zupełnie inaczej uzbroimy i zaraz będziemy działać. Tu widzę Conger Street Air, tak. Na pierwszy rzut. Ale druga wędka jest znacznie delikatniejsza, to jest ten słynny Bluebeard Nano. Mhm. Wędka do 1,5 grama, do takiego delikatnego łowienia. Czeburaszka 1,5 grama spokojnie będzie obsłużona, wolframowa. Plus jakiś mały haczyk, nieduży haczyk i niewielka gumka. I można działać. Dobra, zobaczcie, tak to wygląda. Na początek mamy jeszcze dwa pudełka w środku. Jarek, które na początek? Te pijaweczki mi się bardzo podobają, są śliczne. Aha. I ten kolor czerwony? Niekoniecznie ten, nie, ale ten mi się bardzo podobał. Miałem taką pijawkę jeszcze pomalowaną jakoś przez Marka. Mhm. Biała i pomalowana, na pstrągi była super. Tak. Świetna przynęta na pstrągi. Wszystkie przynęty podobne do tamtych, tu jeszcze z takim przegrubieniem dosyć ciekawym. To też na pewno. O, stare krewetki, też bardzo fajna przynęta, w różnych kolorach się sprawdzała. Mhm. Teraz co tu jeszcze mamy? No mam jakieś tam małe takie kopytka. Super. Nie, to nie jest kopytka. Zobaczę, te takie alaraczki. Te mi się podobają, wiesz, bo bardzo fajnie pracują te odnóża, nie? W wodzie. To taka ala podwójny twisterek, wiesz, taki... Mam coś takiego z AliExpress, pływające też się bardzo sprawdzały, jakiś mały jig. Ta gumka się powoli podnosi, to jest bardzo skuteczne. Piękne robaczki. Też. Robaki, tak jest. Pływaliśmy daleko i nawet flądę, wiesz, brały. Mhm. No, pstrągi na przykład też mogłyby być. To jest długa przynęta, ale fajna. To mięsista, to mniejsza wersja. Mhm. Super, jak najbardziej. No już mamy tego mało, bo to schodzi w pierwszej kolejności. Włochacze też zawsze bardzo fajne. W takim rozmiarze jeszcze większym. Na sandacze też w większych rozmiarach sprawdzały. Takie żarówki. Dobra, ale zaczynamy od koloru czerwonego. Możemy zacząć, no. Idziemy do pomysłodawcy tego całego zamieszkania z morskim fulem. Rafa, oczywiście morski ful dla ciebie, proszę bardzo. Dziękuję. I mów, jakżeś ty wpadł na to i co w ogóle, że takie coś? Bo to, słuchajcie, bo może ktoś tego nie wiedzieć, nie? Ale widzieliście na samym początku filmu, nie? Rafał, jak się spotykamy, bo Rafał stąd nie jest, daleko, z daleka i przyjeżdża, to zawsze ma zgrzewki browarków dla was. Jak to, skąd to? Wygląda to tak, po prostu śledzę na bieżąco kanał Morska TV. Wiadomo, Michał jest makoszem browaru. Zostali, nie ukrywam, pewnie też. No i wielu znajomych te browary fundowało Michałowi wcześniej ode mnie. Postanowiłem przyjechać nad morze z browarem. I tak już chyba weszło to do tradycji. Tak jest, to jest taka nasza tradycja w sumie, faktycznie. Jak już widzę Rafała, to już kurde. Jak mam daleko samochód zaparkowany, to jest wtedy kurde, nie? Tak, dzisiaj akurat wyjątkowo. Dzisiaj wyjątkowo. Z maski do pogarnika. Szybciutko. Na zdrowie. I siema! Witaj. Dzisiaj bez syna wprawdzie, bo byliśmy na Helu, byliśmy w Jastarni. Rafał, Michał, dla ciebie. Dzięki morski bardzo. Full na początek dnia. I opowiadaj, czemu we Władysławowie? Czemu we Władysławowie? No bo powierzchni można spróbować. Trzeba tu spróbować, nie? Dzień bez ryb, dzień stracony. Godzina taka poranna, myślisz, dobra? Bo Jarek mówi, że to jest za późno. Nie wiem, mi się wstać nie chciało. Okej, okay, korzystając z tego, że Jarek tutaj uzbraja tego mega ultralighta, zobaczcie, coś takiego do 1,5 grama? Tak. Jarku, port we Władysławowie, jakbyś miał podzielić na jakieś takie strefy, gdzie, kiedy i jaka ryba?
Główka, okolice główki to jest śledź przede wszystkim. Główka, czyli tam, gdzie mamy tą latarnię na samym końcu, nie? Latarnię dawno odmalowywana, odnawiana. Mhm. To jest też Bellona w maju, ale bardziej na spławik niż na spinning, bo tej Bellony nie jest dużo i na spławik są większe szanse złowienia, na jakiś tam mały filecik. Zgadza się. Parposze się dały ostatnimi czasy, z tego co słyszałem właśnie, czyli te rybki, które są pod chyba częściową ochroną, tak mi się wydaje. Co tam jeszcze? No, teoretycznie nawet szanse na większego konia są właśnie tam. I często ludzie, którzy łowią na przewieszki śledziowe, mają te większe troszeczkę okonie właśnie w przyłowach na przewieszki. Mhm. Tam na ujściu, że tak powiem, portu, gdzie wychodzą te jednostki. Tak, widocznie z morza wchodzą albo w kamieniach tam siedzą po drugiej stronie. Mhm. Co jeszcze? No na pewno cały falochron to są flądry. W tym sezonie takim typowo letnim jeszcze leszcze na pewno. One są w porcie. Falochron, czyli to dojście do naszej latarni, czyli ten cały cypel, tak? Tak, od samej nasady aż po samą końcówkę. Mhm. Co jeszcze? No port tutaj, ten akwen jachtowy, to najbardziej się kojarzy z okoniem. Czyli tutaj, zobaczcie, idziemy do samego końca, tam na końcu mamy te szybkie motorówki i potem skręcamy w prawo i mamy takie trzy pirsy, zobaczcie, pirs jeden, drugi i trzeci. Pirs jeden, drugi i trzeci pasażerski to były świetne miejscówki na sandacza, tutaj jeszcze były, dawno temu były takie lata, że nawet całe Trójmiasto przyjeżdżało tutaj. Mhm. I gdzieś tak w godzinach popołudniowych, jak się przychodziło właśnie, to właściwie wszystko było pozajmowane, ciężko było znaleźć jakieś dobre miejsce tutaj. Mhm. Mówisz o tych samych końcóweczkach, nie? Tak. Te same końcówki były pozajmowane. Bo to kiedyś była mapa portowa gdzieś wywieszona i oznaczono to jako pierwszy, drugi, trzeci. Dokładnie. Na każdym warto było wtedy stawać w sezonach sandaczowych i z każdego tam jakieś ryby wyjeżdżały. Tamten najszerszy to jest pasażerski, najwyższy i najszerszy. No i tam też z kolei troszeczkę wyżej, to trzeba się zaopatrzyć w dobry podbierak, troszeczkę dłuższy, żeby pan ryby podjąć jakoś z wody. Dobra, ale słyszałem, że są tutaj w tym porcie takie strefy, gdzie na przykład tego okonia czy też leszcza jest więcej. Tu pływa szybka motorówka i wydaje mi się, że ona trochę te leszcze płoszy. Okoniom to tak za bardzo nie przeszkadza, bo ona przepłynie i za chwilę te okonia dalej biorą. Tak mi się wydaje, że właśnie te leszcze troszeczkę znikają, ale one właściwie są w całym porcie. Były takie sezony, że wieczorem przy powierzchni, bo widać, jakie spławiały, srebrzyły się ładnie. Tuż przy samej powierzchni, nie? Tak. Co jeszcze? No, czasami w niektórych kątach ryby mogą stać. Jak jest ładna pogoda, jest słonecznie, to widać, jak ładny białoryb tutaj pływa. To są płocie, są jazie. I czasami jazie są dosyć duże, natomiast to jest chyba najtrudniejsza ryba tutaj na spinning do złowienia. To też prędzej chyba dostaniesz to na przewieszkę śledziową w przyłowie po prostu i tyle. Strasznie ciężko złowić taką rybę, nie? Takiego jazia większego. No dobra, ale jeżeli jestem wczasowiczem i chciałbym sobie tutaj powędkować na spinning, na lekko, właśnie w sezonie letnim, czy też tam w okolicach sezonu letniego, to gdzie powinienem stanąć? Zacząłbym tutaj właśnie obławiać, a potem przyszedłbym do jachtowego i teraz w zależności od tego, z której strony jest wiatr. Jeżeli wiatr jest z tej strony, no to wiadomo, że lepiej rzucać tam w głąb. Jeżeli wiatr jest ze strony wschodniej, to dobrze stanąć na pirsie tamtym pierwszym właśnie. Tym bardziej, że pod tymi wszystkimi niedużymi kutrami, łódkami, tam bardzo często stoją okonie. One wypływają, najczęściej są to maluchy. Te większe okonie czasami też wypływają, bo są ciekawskie, ale jakoś te maluchy szybciej dorywają się do przynęt po prostu. Aha. Ale tam zawsze warto stanąć i pod każdym właściwie kutrem przeważnie one stoją. To się zależy od stanu wody, od właśnie stopnia mętności. Wczoraj woda była bardzo mętna, dzisiaj może trochę bardziej będzie sklarowana, zobaczymy. Dobra. Też ma wpływ na branie. Dobra, a czyli dalej, w dalszym ciągu mówimy tutaj o tym akwenie tutaj, tym naszym. Tak, tak. Nie wchodzimy tam w głąb portu, znaczy się no, na razie z twojej wypowiedzi tak wynika, to ja zadaję pytanie, to wtedy te kolejne pirsy i ta przestrzeń między nimi też jest rybna? Tam można leszcza poszukać właśnie, rzucając tego pirsu w stronę wschodnią, skoro ta łódź tutaj szybko dosyć pływa, tu już nabiera trochę prędkości, to tam bym ich poszukał. I leszcze szukałbym jeszcze właśnie tam przy takim spadzie charakterystycznym. Takim, no to nie jest slip, to jest taki spad i jest tam taka charakterystyczna ścianka usprayowana i tam jest dobre miejsce leszczowe. Były sezony, że tutaj, jeżeli tych łódek nie było, tu się ustawiali ludzie właśnie na leszcza, zanęcali. Przy takiej wodzie, jak mamy tutaj, siedzieli cały dzień, no zawsze coś wyciągali. Dobra. Przy takiej dużej ilości godzin. A o konie? No to właśnie jachtowy, tam jest taka budka meteo, tam mogą też siedzieć często. No i właśnie mimo wszystko spróbowałbym chyba na końcu falochronu, właśnie mając nadzieję na jakieś okonia 30-30 plus wchodzącego tam z zewnątrz, z morza. Bo tutaj jakoś tak z roku na rok w tych akwenach te okonie wydaje mi się coraz mniejsze. Jest ich dużo? Dużo jest maluchów?
trochę takich okołowymiarowych, ale generalnie z rozmiarem jest słabo. Dobra, i raczej przy dnie, czy raczej gdzieś w toni? To zależy. Wczoraj jak ta woda była mętna, to one tylko momentami podchodziły do powierzchni. Tu widać, jak one właśnie śmigają. Czasami to są bardzo małe okonki. Czasami tylko podchodziły do powierzchni. Raczej wczoraj przy tej mętnej wodzie przy dnie ich szukałem. Mhm. Nawet łowiąc właśnie w taki sposób, czebureszką właśnie 1,5-gramową, jakąś niedużą gumką i ewidentnie przy dnie. Przy powierzchni było mniej brań. Aha. Dobra, jakieś konkretne przynęty na te okonie takie, tak jak mówisz, dużo ich, ale nie za duże. Może taka krewetka, żeby... znaczy te małe się będą, te najmniejsze będą tego odbijać, ale to jest bardzo fajna przynęta i zawsze się sprawdzała. Aha. Ten bursztynowy kolor też często właśnie tutaj taki używałem i to jest bardzo skuteczna rzecz, fajna sprawa. Tamty na pewno... kolor brązowy, zielony, fioletowy działają jak najbardziej tutaj. Mhm. Czy też wchodzimy w jakieś raczki tego typu rzeczy? Można, można. Jeżeli są to pływające przynęty, to też można je troszeczkę inaczej podać przy dnie. Jeżeli one są pływające, to się podniosą i to też czasami fajnie działa na okonie. Przy takim szuraniu po dnie. Wszystkie włochacze bardzo lubię. Każdą przynętę taką z takimi włoskami właśnie, w takich kolorach, w kolorach takiej właśnie oliwki, lekko brązu. To jest skuteczna przynęta. Fiolet też kiedyś podziałał. Przy większych rozmiarach sandacze z motławy takie właśnie wyciągałem. Mhm. Na żarówiaste kolory też przy chyba 6,5 rozmiarze tej przynęty. Bardzo fajna sprawa to. Mhm, dobra. Coś to robi robotem, tak mi się wydaje, te włoski. Takie zobacz widelnice. Mhm, też. Był taki sierpień, że tutaj końcówka sierpnia była bardzo gorąca i początek września. I wpłynęło trochę okonia i to wyglądało trochę tak, że przy niesamowitym upale skwarze one właściwie stały pod powierzchnią, one były zawieszone jak w takim gęstym kisielu. Mhm. I właściwie każda przynęta od Marka działała w tym momencie. Czebureszka 1,5 grama, jakiś kijek delikatny na 2,5 grama i naprawdę fajna zabawa. Tym bardziej to były takie sztuki 25, czasami trochę większe, więc już było co holować. No właśnie tutaj też patrzysz na glizdę. Te glizdy robiły robotę w jastarni i na halo. Ogólnie dendrobena dobrą przynętą jest? Zdecydowanie tutaj, tak, tak. I takie imitacje powinny się sprawdzać. Bardzo fajna gumka. Jest leś! Ale ty kurde, no mały! No mały! Ale od czegoś trzeba zacząć, tak? No i oczywiście rzucasz do wody, tak jest, leci. Proszę Boże. Chlub. I na co to było? Na glizdę. No, te glizdy jednak robią robotę w porcie. Słuchaj, spinningować glizdą w morzu można. Można, jak najbardziej. No właśnie, to jak najbardziej powiedz, bo to tak niektórzy podchodzą i mówią, panie, nie wolno tak robić. Dlaczego u nas tak można w morzu, co? Jak to wygląda? Takie dziwne przepisy. Tak, dokładnie. No tak, jak przepisy czegoś nie zabraniają, to jest dozwolone. Więc... dlaczego z tego nie korzystać? Ja tylko dodam tak od siebie, że tutaj mówimy o gliździe żywej, nie? No żywej, jak najbardziej żywej. Na sztuczną też oczywiście. Na sztuczną też są brania, ale jednak ta prawdziwa ma zapach i się rusza, nie? Naturalnie. Aha. Kiedyś mówiłeś, że tu jest dobra miejscowa właśnie na leszcza, tak? Tak, na leszcza i w ogóle na białoryb, na płoć, na jazie też tutaj. Ten, ale to słoneczny dzień musi być i lampa, nie? Wtedy one rzeczywiście w tym narożniku stoją. To takie naprawdę sympatyczne płocie, nie? I białoryb. Czasami takie jazie, albo te łopaty wielkie, leszcze 60+, też tutaj przepływają, nie? No bo tutaj zobaczcie, mamy takie drewniane dodatkowe wzmocnienia stare i myślę, że to jest fajne w ogóle takie miejsce, nie? Tak, tak, bo jest tu pełno tych żyjątek na tych drewnianych tych właśnie, nie? Dlatego na sobie tu żerują. Dobra, a ten leszczyk gdzie wpadł, powiedz? Wpadł na marinie tej jachtowej. Z pomostu łowiłem i tam go drapnąłem. Jeżeli chodzi o tą marinę, to sobie tam zobaczcie filmik, u góry wam rzucę. Tam fajnie flundry biorą. No nie wiem, czy tak w lecie, ale no okej. Okay. I to też właśnie na glizdę. Myślisz, że glizda to jest numer jeden na port? Tak, tak. To jest jednak, no nie wiem, one wolą tą naturalną przynętę jakoś. Myślę, że tu dużo tej deszczówki gdzieś spada i te robaczki gdzieś tu wpadają i one są przyzwyczajone do tej glizdy i na niej żerują, nie? Jest i on. Tak. Potwór z Władysławą. No jest mało konek, no i... Czyli to już masz dwa gatunki, zobacz. Dwa gatunki, no jestem na razie łowcą tej wyprawy. Będziemy brać autografy zaraz. Bydle!
mogę. Zszedł. A widziałeś, jaki on był? No. Gdzieś taki. Tak. I wtedy myśmy się właśnie obudzili, nie? Te, co spadły, zawsze największe. Tak, to zrobić się. Ja próbuję tego. No, może coś. To mógł być normalnie rekord dzisiaj, gdy ja go wyłowił. Już ciężko holowało, bo nie było czuć, czy on jest jeszcze na haku, czy już się zwinął. O, je! Patrz na ten. Ten to mógł być duży. Ale ty to na dnie masz, nie? No. Jest! O, to już jest duży. To porządna sztuka już. Taki. Patrz i pokaż przynętę, panie. Daj go do góry. Tak, żeby było ty, ale patrz Marek, znowu zeżar twoją glizdę, nie? Kurna, glizdy od tego fishboya to robią robotę. Ping, czyli nie trzeba męczyć, słuchajcie, tych biednych. Te biedne glizdy można łowić na gumę. Dobra, słuchajcie, odwiedził nas Daniel z Wrocławia, ale trzymaj, oczywiście, morskiego fula. Mówiłeś, że też oglądasz Morską TV, zdarza się. No i Daniel poruszył fajną kwestię, zakaz spinningu portowego. No bo Daniel mówi, że no jest przykro. Filip znowu masz? Chłopie. No i czyli nie ma tego zakazu, zobacz. Tylko w portach, gdzie mamy rzekę, która wpływa do morza, no to wtedy ten zakaz tam jest, żeby chronić niektóre gatunki ryb. A w porcie takim jak Władysławo nie ma. No to elegancko, no to fajnie, bo planuję przyjechać jeszcze raz. Mhm. Bo się nie obłowiłem teraz, troszkę połapałem, no. ale nie aż tak ile bym chciał. Śledzia nie było w ogóle. Mhm. W tym tygodniu złapałem może 7 flonder, ale tylko 3 były tylko takie ładne, grube. Tak. No i parę jeszcze takich w okolicach 50 cm. O. I to wszystko. Ale no. Ja jestem federowiec. Nowo, także... Bo jestem bardziej rzecznym wędkarzem, więc feder, bolonka, nie? No. Przy tych wiatrach. Tak, tu cały czas wieje. Dzisiaj niby nie wieje, a i tak wieje. Na ultralighta się ciężko łowi dzisiaj. No, także federkiem i to też szczytówka poniżej tutaj betonu, żeby ten wiatr jak najmniej muchał i coś się połapało. Jarek, ty z tym kijkiem tutaj na taki duży port, taki mały kij. Wiesz co, jak się dobrze ustawisz, znajdziesz miejsce, gdzie jesteś trochę osłonięty, to jest akurat gorzej, ale w niektórych miejscach to można spokojnie sobie połowić, nie? Nawet dna można tykać przy powierzchni, można łowić. O, popatrz, a już tak patrzałem, aj, dobrze. To twoja wina. Dobrze mu tak, to się nie liczy, Filip, nie liczy się. Ale, stoją, ale nie chcą wychodzić w ogóle. Nie za bardzo są zainteresowane, to są maluszki jakieś. Zobaczcie ile mef. Dobra, tam jest jedno fajne miejsce. Ja nie wiem, czy ja dam radę. Trudno, najwyżej cię walnie w jednym miejscu, to nie wiem. No i się walnęło, dobra. I teraz co? Teraz to wygląda jak idealne źródło łowienia. I teraz takiej dużej glizdy za ludy. Dwie małe, a jeszcze jakby ją tak skrócić tu, patrz, to masz no. 3. 4 ja mam zamiast tego zrobić. Prawie. Tak, jest, wielgaśna. Taka. No dobra, ale to Filipa, zobaczcie, kombinowana przynęta jest. Się to... urywa? Tak, nie, na razie jest ok, zobacz. Glizda od Marka Gąsiorka, ta duża, podzielona na 3. Przecięta wzdłuż. Przecięta wzdłuż 2 razy, żeby była cieniutka i w wodzie się tak wiła. Jak a czyli 4. Z jednej przynęty zrobił 4, ale no niezbyt selektywna przynęta. Natomiast ja zauważyłem, że okonie walą w węzełek, który mam. Może to nie będzie widać, a tutaj takie coś. Mam niezbyt ładny ten mój węzełek. No i one w to mocno waliły, także wezmę po prostu, zobaczcie, taką oto, takiego worma. Michał znowu coś ma. Jest większy niż Władkowy normalnie. Przekracza średnią Władkowo. Ty no kurczę, chyba wymiar ma, co będzie miał? A, tam może mieć. No. Będziemy jej męczyć, mierzyć, ale ma coś pod wymiar, także sukces normalny. Kurde, no jest. I słuchaj, dobra, i on ci wziął gdzieś przy powierzchni, czy zna bardziej? Nie, bardziej przy dna i nie wiem, takie mi się wydaje, że bardziej agresywne dzisiaj prowadzenie. Trzeba je pobudzać jakoś.
na razie tak. No ja zauważyłem, wiesz co, że węzeł, który mam taki jasny, bo mam białą plecionkę, tak, atakują, cię. Biją mocno i wziąłem jasną przynętę, ale to nie tędy to. Droga. No, nie. Jakaś ta praca musi być, coś się ewidentnie pobudza. Ganiałem powierzchni, ale nie są dzisiaj za tam. Ja, no, tak myślałem, bo ma być zmiana w pogody, nie? Więc konia to są, no zobacz ile wyszło tych maluchów za tym. Szybkim prowadzeniem, nie? Ma ktoś ciężarek od Drugfota? Ja mam, ja mam chyba, no. Co, zeżar ci ciężarek? Nie, coś już miałem zatrzeć, próbuję go... O kurde, mamy na to łowimy na ołów, przestawiamy się. A ja widzisz, na Wolfram łowię, dlatego ja nie mam wyników. No, tak, no, nie, no. Nie ten metal. No. O. I tam morską ekipę. Tak jest. Siemanko. Cześć. W końcu was widzę na żywo. Piąty wuja. Jej. Piotres. Piotrek z? Piotres. Aha! To jestem ten słynny, który dostaje zawał na, dzięki donatom. Tak jest, tak. Mamy Piotresa, zaraz mu wyciągniemy. Zobaczcie z naszej, skrzyneczki coś oczywiście dla Piotresa. Proszę bardzo. W końcu po tylu kurczę odcinkach na żywo w końcu jest ten morski full. Opowiadaj, co ty dzisiaj chcesz złowić? Ty chyba na sandacza się nastawiasz. Ogólnie próbuję potrenować trochę ciekawymi blaszkami na bolenia. O, to to może być dobre, ale to tutaj... jest kurczę. Piękne. To bardziej wiesz co, tutaj piękne, na zatoce, tak? Gdzieś Gdański, Litkowo, tamte rejony, tutaj będzie ciężko z boleniem, nie? Wiem, ale chcę trochę potrenować, trochę porzucać się. Także. Tak, no i spotka się z morską ekipą. Tam dalej Jarek łowi, Michał łowi tam, Filip cały czas te męczy te biedne o konie. Ja nie wiem. A ja jeszcze ani jednego nie złowiłem dzisiaj, także. Standardowa procedura. Słuchaj, tak, ale może chcesz coś lżej troszeczkę połowić tutaj z nami te o konie, co? Bo ja podejrzewam, że na to dzisiaj będzie ciężko. Znaczy tak, bo Piotr jest tutaj, przyjechał do nas spiknąć się, natomiast on to myślał, że w tym morzu są grube jakieś rybsony, a natomiast my łowimy tutaj dzisiaj okonki małe, o coś takiego masz i to jest 4 gramy, zobaczymy, bo ja mu tutaj wyszukałem, zobaczcie, taką główkę dźwigową i myślę, że ta moja chyba będzie lepsza. Ogólnie wiesz co, coś z tego ja bym ci zaproponował, może tak, faktycznie do tej twojej główeczki coś zobacz z takich przynęt, może zrobimy tak, weźmiesz tą. Taką. To są te przynęty, które na debatach jak zawsze wyciągam po jednej, wiesz? Aha. Bo one są naprawdę rewelacyjne. Zobacz, tak, weźmiemy ci taki zestaw, 4 takich. To tutaj to trzymaj, sobie schowaj. Bardzo dziękuję. I tu masz, tak, wrzucę ci tutaj, zobacz, tą moją trójeczkę, ale najpierw sobie zrób na tą czwórkę, wiesz? Bo ty masz taką wędkę dosyć mocną, żebyś po prostu to czuł. I ja myślę, że to może zrobić robotę. Ja sobie teraz też wezmę coś takiego, tylko że ja mam, moja wędka jest nieco lżejsza, więc ja sobie wezmę coś z tego mniejszego, z tych mniejszych ripsów. O, wezmę sobie takiego ripsa. Ripsy mają to do siebie, wiesz co, że one są strasznie miękkie i fajnie chodzą w wodzie. I to tutaj robił robotę u nas właśnie na okoniach takich portowych. To coś jest. Bez podbieraka chyba nie damy rady. Nie dasz rady, nie. To rwi, panie. O, na 3 razy. Ja cię kręcę. No dobra, to taki wymiar, zobaczcie, takich we Władysławowie właśnie jest najwięcej. Tutaj mamy przykład spinningowania dendrobeną. No i okej, no, panie, czyń honory, wypuszczaj, panie. No to do wiaderka, dla kota. I co roku zawsze mówimy urośnij i co roku są te same ryby. Godzina 9:00. Szczyt sezonu we Władysławowie, przełom lipiec-sierpień. I port jest spokojny, jest pusty. Zupełnie inny niż pewnie wy doświadczacie
popołudniami, kiedy z plaży przychodzą wczasowicze, no i te wszystkie, zobaczcie, te wszystkie jednostki wypływają z nimi, tam i z powrotem pływają. Taka ciekawostka, ja nie wiem, czy to się dalej utrzymało, czy może się jakieś przepisy zmieniły, o tym nie wiem, ale port we Władysławowie obsługuje największą liczbę pasażerów, jeżeli chodzi o porty, jeżeli statystyki takie, wiecie, pasażerskie, rejsów pasażerskich, to ja zawsze myślałem, że dobra, to gdzieś tam może Gdynia, może jakieś tam Scena Line, nie? Bo tam pływa, wiecie, no te katamarany tam pływają. Nie, to Władysławowo, z tego względu, że na każdą taką jednostkę, no to jest, tak liczę, to jest 50 ludzi, no tutaj tam może też 50, no to jest, mamy 100, 150, no i może te trochę mniejsze też, no to mamy, no nie wiem, z 200 i do tego dochodzą jeszcze takie mniejsze jednostki, jak chociażby Arkun, no i jak sobie to tak dodamy jedno do drugiego i one pływają tam i z powrotem 45 minut, godzina może, w ciągu dnia ileś tam razy, no to tu się nabijają grube tysiące wczasowiczów, którzy sobie po prostu pływają i zwiedzają ten nasz przepiękny Bałtyk. Tam w tle pociąg jedzie, a tak mamy przepiękną ciszę i w tle słychać mewy. Czekaj, daj mu się trochę zmęczyć. Ja nie mogę. No dobra, ale to jest na kombinowaną przynętę od Marka Gąsiorka. Pociętą na cztery. Tak jest, glizda pocięta na cztery, ona ma takie, czekaj, pokaż tą glizdę właśnie, wypuść rybę, niech się nie męczy, bo to, zobaczcie, nawet takie ma, mniejsze, takie cieńsze, płaskie miejsca, dzięki temu lepiej chyba w wodzie się zachowuje, nie? Widzisz, na boki, jak normalnie jakaś glizda. Jak twisterek, tak troszeczkę bardziej, no ale zobaczcie, no nie wiem, czy to będzie widać, ale podchodzą nawet takie bardzo małe ryby. Na pewno nieselektywna teraz jest Filipa przynęta. On łowi dużo, ale małych rybek. No dobra, ja próbowałem troszeczkę na grubo, ale się nie udało. Dobra, ja mam takiego ripsa, zobaczcie, czerwonego. Nic nie kombinowałem przy nim. Dodatkowo czemburaszka dwugramowa czerwona. Lecimy. Zobaczcie, tak właśnie te pirsy są zbudowane we Władku, że one są w środku puste. I jeżeli byśmy mieli niski stan wody, to te pirsy, które tutaj mamy, damy radę pod nimi zobaczyć no, drugą stronę. No teraz akurat jest wysoki stan wody i ona dotyka tego betonu. No niemniej jednak jakby był nieco niższy, to wygląda to w ten sposób. I te okonie właśnie najczęściej są właśnie pod tymi pirsami, pod tym betonem. Tam mają fajne schronienie. Czyli my oczywiście możemy próbować je łowić z dna i one tam też są. Natomiast bardzo dużo okoni jest bezpośrednio pod lustrem wody, pod takim pirsem. Port we Władku to bardzo dużo, zobaczcie, tego typu dziwnych, udziwnień, jakichś starych konstrukcji. No i dzięki temu mamy też no, więcej gatunków ryb, tak to bym powiedział. No bo ten leszcz tutaj się też trzyma, jest dużo flądry, jest śledź zabłąkany często. Jest oczywiście okoń, ale możemy nawet wyhaczyć węgorza. Węgorza mamy od tego roku zakaz. Więc no, nie możemy go zabierać ze sobą. Natomiast na pewno jak już jesteście we Władku, to te wszystko, zobaczcie, tego typu zakamarki, jak mamy tutaj, jak mamy gdzieś tam pomiędzy tym dużym WA220, coś takiego. To tutaj jest na pewno super miejscówka. Te otwarte takie akweny są też the best, a tam do góry idziemy na sam koniec, jakbyśmy chcieli połowić śledzia, ewentualnie flądrę, bardziej metodą wtedy gruntową tą flądrę, to też można sobie połowić. Ciągnij! Patrzaj, ale patrz, jaka sielanka se usiadł, nie? Kręcił hamulec, a ma specjalnie tak mam ustawione. Draniu jeden. Dobra, zobaczcie, mamy leszczyka. Niestety taki oto pypeć mały. Mały pypeć, ale one się bardzo często zdarzają. O! Spróbujemy go delikatnie tak wyciągnąć. Skubany.
O, jest taki oto. O, leszczyk. Wściekły. Wściekły, nie, bo chciał wypluć. Zobaczcie. To była pijawka. Pijawka delikatnie, tak zobaczcie, ją porozrywałem. Dzięki temu ona troszeczkę lepiej, moim zdaniem, pracuje na te małe takie okonki. No i jak widać też na leszczyki. Zobaczcie, takie oto przepiękny leszczyk. Fajny port w Władysławie z tego względu, że tu mamy więcej gatunków ryb po prostu, nie? Wypuszczamy, wypuszczamy, Filip. Proszę! Jeszcze sobie ręce umyjamy, a... Skubany. Kilka razy brał, skubał. No i w końcu wziął. Dobra, Jarek się pozbył przed chwilą problemu, bo złowił babkę byczą. Tak wygląda babka bycza. O, Michał aż ucieka, bo teraz on wie co nastąpi. Morderca. Tak jest, słuchajcie, no i to jest problem, nie? To wam powiem od razu, to jest problem. Tak wygląda ta przepiękna rybka, bo ona no, nie jest głupia, wygląda ładnie. Natomiast uwaga, to jest chwast i teraz no, tą rybkę by trzeba było uśmiercić. Robiliśmy zarybiania Zatoki Puckiej szczupakiem, tam u góry sobie zobaczcie. Właśnie po to, żeby szczupak wyżarł tą babkę byczą, bo to jest gatunek inwazyjny u nas. Więc tą rybkę muszę uśmiercić, ale to oczywiście zrobimy poza kamerą, nie Filip? Nie, tutaj nie ma, ja w tym nie uczestniczę. Ja mówię o konie. Wiktor i Karol z Rumi specjalnie przyjechali, żeby trochę sobie wziąć przynęt. Słuchajcie, chodźcie tutaj bliżej, kucnijcie sobie, bo pogadamy trochę o tych przynętach, co byśmy tutaj mogli na ten port we Władysławowie zabrać. Zobaczcie. Tak, jakie macie wędki i jak ciężko chcecie łowić? Dziękuję bardzo. I może jeszcze tak, bo tutaj będziecie mieli takie twarde przynęty, ale to też damy wam trochę, to może niekoniecznie tu, ale jak będziecie łowić sobie na rzece czy gdzieś, przekazuję koledze, o, i się później podzielicie tym, dobra? Tak. Spróbuję na to wejść. Dziękuję bardzo. Wolę nie ryzykować, dobra. To połamania wtedy, słuchajcie. Dziękujemy. Dobra, tu masz drugiego leszcza, no to patrz, one jednak biorą, nie? Biorą. I co, to też, też nisko, co? Tak. Okej. Okay. I popatrz, bo... Jest taki śliski, że masakra. No. Tak, ileś... Dobra, weź go lepiej, wiesz co, wypuść, bo to szkoda leszcza. Kolejny leszczyk, ładnie. Syruj do wody. Woo! No ale ręce po leszczu, nie? Dobra, czyli słuchajcie, no to czyli tak 2-1, nie? A jednak. Czyli jest większy leszcz ode mnie jesteś. O kurde. No, to teraz... Ja, ale mam tytuł. Tak, słuchaj. Ręce trzeba umyć po tym leszczu. No ale to też Michał. Widzicie, Michały łowią leszcze, tak, nie? Tak. Czy Michały... uważaj, Michały... tylko łowią. Michały to leszcze, o. Michał, bo tak, jesteśmy we Władku, ale jakbyśmy mieli zareklamować port w Pucku. Wiesz co, zastanawiałem się nad Puckiem, bo Puck zawsze było słabo z portu, nie? Bo nie jest za głęboko, jednak tam w ty, one, te okonie siedzą zawsze za bójkami gdzieś tam. Mm-hmm. Ale zastanawiałem się nad tą nową mariną, nie? Tak. To jest ciekawostka, tylko pytanie, czy już coś siadło na tym betonie, czyli roślinności i żyjątka, nie? Bo jak tam nie ma roślinności i żyjątek, to ten okoń tam nie będzie się trzymał, bo nie będzie też drobnicy, nie? Aha, ale powinno być, słuchaj. Chętnie bym sprawdził. To słuchajcie, następny odcinek w Pucku. Trzymajcie się, cześć.